Siema, tutaj US i zapraszam was na kolejny odcinek Story Pine Killer Highlander Nation. Okej. Ostatni już poziom tego naszego wodnego DLC Demonic Vacation at the Blood Sea. No i będzie to poziom ruiny. Niektórzy mogą kojarzyć ten poziom z klasyka. Jest to poziom, w którym wykonujemy sobie trzeciego bossa, o ile się nie mylę. No, tam ten boss miał na imię Thor albo Strażnik. Pamiętam dwa imiona, kojarzyłem. W dwóch różnych tłumaczeniach, Thor albo Strażnik. Ale tutaj twórcy pokusili się na zrobienie całego poziomu. Nie tylko walczymy z bossem, ale mamy cały poziom. Ruiny. No i go zrobili faktycznie taki tematycznie, żeby był ten poziom taki wodny. Tak jak z tytułu Demonic Vacation at the Blood Sea. Blood Sea, czyli to jest krwiste morze? Albo morze czerwone, no ale nie, raczej nie to. Czyli takie krwiste morze pewnie. Coś, co byśmy mogli w piekle znaleźć w sumie. Dobra, 143 przeciwników. I 3 sekrety do znalezienia, jedziemy sobie. Ja tego poziomu za dobrze nie kojarzę. A tędy mogę... A nie, tędy, drabinką, okej. No i tu już raczej normalnie, tu zaraz powinna się gdzieś zacząć ta walka. O, nawet nowych przeciwników dorobili. No proszę. Znaczy, sztuczna inteligencja pewnie jest wzorowana na jakimś innym typie wroga. No ale nawet, że im się chciało. Cały poziom jeszcze wrogów jakiś. O, właśnie, zaraz mamy to. A nie, nie mamy tego działa. No to pewnie zaraz dostaniemy, przynajmniej powinniśmy, bo to by było trochę dziwne. Jak jedyny poziom piracki, taki związany z wodą jest i byśmy działa nie dostali, to by było bardzo dziwne. No ale zobaczymy. No jest, jest. W końcu. No tak myślałem, bo już, kurczę, jak to? Nie dali go? Tego poziomu, to by było dziwne. No faktycznie widzicie, tak jak w pierwszym odcinku tego DLC mówiłem. Widzimy amunicję z naszej ostatniej broni. O, tam po prawej, na dole. O kurde, ilu was tu jest? Jest tu jakaś lepsza broń na was? No nie bardzo. No dużo to ja tutaj nie mam broń. No to dobra, postrzelajmy sobie z tej armaty. Zbierajmy sobie od razu dusze. Mogą się przydać. Dobra, staruszki z żabki też są oczywiście, no bo jak żeby inaczej. No tu, to mi pika. Uch, dobra, tam coś. Muszę uważać na te miny. Wiem, że one są niebezpieczne. Dalej to pamiętam. Dobra, w pewnym czasie same wybuchają, okej. Oj, bardzo niebezpiecznie. Dużo was. Za dużo. Muszę trochę zejść chyba niżej. Bo robi się niebezpiecznie. No, zdążył wyrzucić jedną. Nie fajnie, ale dobra. Unikniemy sobie. Ile tu jest zbroi? Bo potrzebuję zbroi. 4. No, zaraz powinniśmy gdzieś jedną znaleźć. No i mam taką nadzieję. Dobra, co tutaj się dzieje? Tutaj nic, sobie idziemy dalej. Fajnie to wygląda, no fajnie. Nie najgorzej. A i tak najbardziej lubię klasztor z tego DLC, zdecydowanie. To jest kozak poziom. Zaraz chwileczkę, muszę podrapać. Dobra, po nosku. Dobrze jest. A tu nie są te wybuchające siana, zagłady? Jak w nie strzelę, to wybuchną. O, znalazłem zbroję. Fajnie.
Bardzo miło. Co? A, dobra. Co tu się stało? Oczywiście to działo wybuchnęło, ale myślałem, że o inni. O, ustawcie się jakoś ładnie, dokładnie. Gdzie mi tu z backhanda przypierdzielił? Nie, on żartuje. Dobra, o, jak uniknął. No proszę. Jednak wrodzona wada pleców na coś się przydaje. Uniknął pocisku skokownicy, no proszę. Zaraz, bo kurczę, naprawdę mi się wydaje. A, to już są niezniszczalne sianka. No proszę. Co to było? No właśnie, bo coś tu do mnie strzelało, tak mi się wydawało. O, dali wam brońki nowe. No wy macie jakąś kuszę, coś takiego. O, dobra, nie, bo zaczyna się robić niebezpiecznie, jak ja tak stoję w miejscu. O kurde. Jesteście groźni, co to za magia? Groźniejsi jesteście niż ci. Klasztorze, mam wrażenie, że to ci sami. Nie wiem. No, naprawdę sporo dostałem. Robi się groźnie. Trzeba by przestać się bawić. Gdzie ty tam jesteś? Trafiłem cię, trafiłem. Kolejny. Kurczę, nie lubię, jak tylu przeciwników spawnuje się w jednym miejscu. Mogliby się chociaż troszeczkę szybciej spawnować. Jak ja tu jestem i do nich strzelam. Okej, tam będzie pierwszy sekret, ale widzę na razie zamknięty, więc domyślam się, że otworzy się nieco później. Co to za gladiatorzy się zespanowali? Dobra, ostrożnie, ostrożnie. Może jakieś przejęcie? Przydałoby się. No bo ten poziom jest groźny. Trzeba uważać. Dobra, fajnie, pozbierajmy sobie wszystko. A ty co, tu tak będziesz stał, czy zaatakujesz mi kolejnych? Gdzie oni tu są? A nie mam tu amunicji, no tak. Mogę się tobie przyjrzeć? No fajnie wyglądasz. Też takich wrogów to już kojarzę. Z pierwszego poziomu na cmentarza. To jest chyba po prostu inny skin dla was. Na skórka. Tu jest zamknięte. Nie, tu nie jest zamknięte. Czy jest? Nie wiem. Dobra, tak czy siak chyba teraz możemy wrócić, mam nadzieję. Dokładnie, jest otwarte. Mogę sobie tutaj skoczyć, dobrze. Myślałem, że już nie doskoczę. Na tym kamieniu jest sekret. Mamy relikwie do zebrania. Fajnie. Jak teraz stąd zejść? Tutaj gdzieś? Nie. Zdecydowanie nie tutaj. No kurde, no jak to, no? Mogę wziąć ten checkpoint. O nie, nie mów mi, że teraz muszę... O nie, muszę teraz to przejść. No trudno. Chyba teraz wezmę ten checkpoint tym razem, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy mogę. Boję się, że... No to mi zamknie przejście na stówę. Także nie ma opcji. O Jezu, co za upierdliwy sekret. Jak mam tu później zejść, co? No bo chyba muszę tutaj gdzieś, no bo tu jest jakiś teleport? Wątpię. Nie, no nic tu nie ma. No muszę tylko... No nie, no to o co chodzi? Co jest? I kurczę, ja teraz będę czas tracił, przechodził znowu te momenty, no bo na stówę jak pójdę po tamten checkpoint, no to mi zamknie ten bramę za mną na 100%. Teraz będę tracił czas próbować wykombinować, co ja mam zrobić. No, no kurde, no. No dobra. No zbieraj to, kurczę, nie po to tu przyszedłem. No i o co wam chodzi, co? Gdzie ja mam tu zaskoczyć, żeby być bezpiecznym? Słucham.
Nieśmiertelność mi nic nie da. Także, czego wy ode mnie chcecie? No, super. Najlepszy sekret na świecie. O, wy przez ściany możecie atakować. No to już super, naprawdę. Kurde. Ja tu się męczę, a oni tam przez ściany walą jak leci. Dobra. Ech, przyjrzałem się temu jeszcze raz i niestety... No muszę się dobrze wybić po prostu. Żeby stąd wyjść, niestety. Inaczej tego nie skończę. Tylko jak wy chcecie, żebym ja to zrobił, co? No właśnie, na milimetr dosłownie pewnie trzeba się odbić. No i przechodź sobie, niestety, widzieliście. A teraz chyba muszę wrócić tam na samą górę znowu. No niestety, o Boże. Trochę amunicji, fajnie. No i w końcu możemy to kontynuować. Jezusie Chrystusie. Znaczy, żeby nie było, poziom mi się dalej podoba, no ale ten sekret... Nie. Nie jestem fanem tego sekretu. No sorry. Dobrze, że to tylko ten sekret taki jest. No całe szczęście. Trzeba tak idealnie skoczyć. O kurde, dobra, nie. Karty. Za dużo was tutaj. Przynajmniej sobie zobaczę tą armatę w pełni mocy, jak ona może tu rozwalić 10 na raz. No proszę. No kto by pomyślał? O, panie. Jeszcze ten się pojawił. Jak najwięcej was tu rozwalić. O, dobra, udało się, fantastycznie. Nie no, nie ma co się pastwić nad tym poziomem. Tak jak mówię, poziom lubię. Że chciało im się zrobić w ogóle poziom specjalnie. Mogli dać tylko tego bossa i to tyle. I po prostu zremasterować bossa, nie? I to tyle. Ale nie, zrobili cały nowy poziom. I na końcu będzie ten boss z ruin. I tam strażnik czy Thor, nie wiem, bo on ma dwie różne nazwy. No ale oczywiście strażnik, co ciekawe, też będzie inaczej wyglądał. Też mu wygląd zmienili, nie tylko podrasowali grafikę. O kurde. Niebezpiecznie. Za dużo was w jednym miejscu. Dobra. O, niepotrzebnie to chyba wziąłem. Tak mi się wydaje. A może i potrzebnie. Dobra, walcie się. Nie, idę od razu dalej. U, pancerzyk. Fajnie, nie ma co. Dobra, tylko i tak już nie ma tego domana. Myślałem, że jeszcze się paru pojawi. Posprawdzam, co tu jest. Już byłem, ten pancerzyk wziąłem, to był złoty pancerz, bo 200 dostałem. No to fajnie, no to fajnie. To już będzie finał. Dwóch przeciwników, chyba boss został. O ile dobrze widzę. Na to wygląda. To za dziwne miejsce. Tak, tutaj już będzie boss. Powinien być. Ale przy tym jeszcze są dwa sekrety. Dobra, przynajmniej teraz mam checkpointa, to się nie boję, że coś źle zrobię. Możemy sobie tutaj na górę wskoczyć, jest pierwszy sekret. I przy okazji od razu drugi sobie zbierzemy, skaczemy sobie tutaj na dół. I tutaj jest od razu druga relikwia, fajnie. Trzy sekrety, fajnie. No i czas kończyć. W tym DLC trochę niesmak mi pozostał po tym pierwszym sekrecie, no ale nie ma co się czepiać.
Amunicja fajnie. O, i dostaliśmy broń. Na koniec minigana, miło. Dobra. Czas na bossa. Także let's go. Mam jeszcze dwa razy karty do użycia. O kurde, żebym spadł teraz. Nie wiem, czy ja stąd wyjdę. Nie no, wyjdę chyba. Już myślałem. Dobra, ja tu jeszcze trochę kawałek mam do przejścia. Myślałem, że od razu tu wejdę, boss będzie, ale nie, jeszcze trzeba trochę przejść. No to fajnie. Dobra, nie, tutaj już jest boss. Widać arena na bossa typowa. Także, let's go, lecimy. To wszystko. Dobra, dawać go. Gdzie on jest? Cutscenka nawet jest na bossa, tylko muzyka mi nie pasuje. Powinni od razu tutaj puścić tą muzykę do walki. A nie tą spokojną w tle. No i jest. Muszę przyznać, że wygląda nieźle. Taki kurczę morski jakiś potwór. O, nawet nam drzwi zablokował. Patrzcie, nawet pretekst nam dali, dlaczego nie możemy uciec. No i ma ten swój młot, tak jak ten strażnik, tam Thor. Trzeciego rozdziału z klasyka chyba. To jest ten sam boss, tylko przerobiony. Dobra, idzie. O, fajnie, fajnie to wygląda naprawdę. Dobra, Julius, tak się nie ekscytuj, tylko walcz. Dobra, pamiętam, że najpierw trzeba mu zniszczyć ten jego młot. Fajnie wszystko lata. Daniel też fajnie lata, jak dostaje. Dobra, mogę chyba podskoczyć, jak on tym młotem walnia. Na razie chcę zobaczyć, co tu jest dookoła. Za dużo rzeczy to tu nie ma do zbierania. Ups. Pamiętam, że można było podskoczyć. Jak się idealnie podskoczy, jak on walnie, to nie dostajesz obrażeń. Ale chyba to zmienili. Albo ja po prostu jestem cienki. Cienki bolek, to też możliwe. Na razie patrzę, co tu jest na tej arenie. Chyba żadnej mega duszy to tu nie ma, chyba że na samym środku, no ale nie widzę. No dobra, nieważne. O, teraz nie dostałem, na przykład. Może muszę być w miarę daleko od niego. Może obrażenia obszarowe jeszcze zadaję. Kurde, fajnie to lata, jak on walnie tym młotem, podoba mi się. No to też jest taki Thor. Bardziej ten Thor niż strażnik, faktycznie. Też zbiera energię z błyskawic. No. Ups. Trochę za blisko byłem, ale na szczęście jakoś dużo nie oberwałem. Dobra, co my tu mamy silnego? Ciekawe, jak ta armata na to działa. No chyba tak se. Za dużo to nie zabiera. O, nie trafiłem. Dobra, teraz dostał. Ale widzę, że zdrowia to za dużo nie zabiera. Dobra, skupmy się na nim po prostu, bo tak biegam. Niepotrzebnie trochę. Spoko, mam jeszcze dwa razy karty do użycia. I chyba już to zrobię. Co się stało? Ej, bo tu jeszcze druga faza powinna być. Co jest? Okej. Koniec poziomu. Nie, jestem przekonany na 100%, że powinna być jeszcze druga faza. Nie wiem, za szybko zabiłem, zniszczyłem mu ten młot tymi kartami. Nie, czekajcie, ja sobie ten poziom jeszcze raz rozegram, bo ja jestem pewien, że to była jeszcze druga faza tej walki. No i dobra, no i spróbujmy to zrobić jeszcze raz. Swoją drogą, fajna bariera. Podoba mi się. A tutaj jednak był pancerz, słuchajcie. Jak wychodzimy z tej areny, był. Po tej stronie od razu.
Gdzie on jest? Był tu gdzieś, o jest. No zobacz, bez tych kart spróbuję teraz to zrobić. Zobaczymy jak teraz to pójdzie. Bo naprawdę, ja jestem przekonany, że powinna być druga faza. A on sobie może ładować ten, życie. A to nie wiedziałem. Ej, no to zaraz, no to co to ma być? Jak za mocno cię uderzę, to zginiesz od razu? O, tego ataku jeszcze nie widziałem. No i patrzcie, on traci ten młot. Więc co tam się stało wtedy? Nie wiem, za dużo obrażeń mu zadałem w jednym momencie? Tymi kartami? Nie mam zielonego pojęcia. Dobrze mówiłem, powinna to być druga faza. Dobra, to dajcie mi ten pancerz i go wykończymy w takim razie. No co to miało być? Tylko czy ty potrafisz robić coś fajnego, czy tylko biegać? I nic więcej. Nie wiem, coś tam próbuję robić. Mnie uderzyć, no ale raczej ja jestem trochę za daleko, kolego, żebyś mógł coś zrobić. Psz, jak on uderza, jak ja już jestem 5 sekund dalej gdzieś. No to co on sobie myśli, że co on zdziała tym sposobem? Ale oryginalny ten strażnik, czy tam tor, chyba dużo się nie różni. No, fajnie sobie zniknął na koniec. A, bo jest taka scenka, no tak. Ale nie wiem, boss też zabugowany, widzę. Jak mu zadacie za dużo obrażeń, to omijamy całą drugą fazę? Trochę dziwne. Już nie znajdowałem tych sekretów, już mi się nie chciało za drugim razem. No dobra, Demonic Vacation at the Blood Sea skończona. Ogólnie dla mnie pozytywne DLC. Tylko się zdziwiłem tym ostatnim poziomem trochę. Tym pierwszym trudnym sekretem. Ciężko było stamtąd wyjść, no i tym zabugowanym bossem. Ponoć kiedyś jeszcze było jeszcze gorzej. Jeszcze. Nie można było nawet ukończyć tego bossa. Były jakieś problemy, czytałem. Teraz sobie spoglądałem niedawno, jak patrzyłem. Sekrety na ruiny. I tam pisali, że mieli jakieś problemy ludzie. Także okej. Dobra, w kolejnym odcinku zrobimy to. Szatańskie jaja wielkanocne. Chciałem to zrobić dawno temu na Wielkanoc, ale mi się odechciało. To jest reskin. Nie pamiętam jakiego poziomu już. To jest kompletnie nowy poziom? Pewnie nie. Nie, to jest reskin cmentarza chyba. I potem będziemy mieli jeszcze jeden reskin. Halloween, no to już tak pod koniec miesiąca pewnie nagram. To będzie chyba ostatni odcinek nawet Painkillera HD, bo tak jak mówię, nie chce mi się już nagrywać tych survivali całych. W kolejnym odcinku będą te jaja wielkanocne, później ostatnie DLC. Jeszcze nam zostało. No i ostatnim odcinkiem będzie Halloween. Takie mam plany. A później będzie czas na inne serie pewnie. No zobaczymy jeszcze. Tak czy siak na razie mam nadzieję, że wam się podobało, ponieważ to było na tyle. Siema!